I bomby, 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 ult, 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 jazda, 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 ult, 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 jazda, 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 klepa, klepa, Farel, klepa! Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kolejną mapkę, która została dodana do trybu okresowego i nazywa się 90% do 10%. Mapa jest zbudowana tylko i wyłącznie z 10 kratek i wszyscy jednocześnie respimy się jeden na drugim. Osoba, która wybierze najbardziej odpowiednią postać w danym meczu, wygrywa mecz w bardzo łatwy sposób. Ale uwaga, uwaga, to nie jest wcale takie proste, no bo my nie wiemy tak naprawdę, jaką postać wybierze przeciwnik. Więc mamy tak naprawdę albo 90% szansy na wygraną, albo 90% szansy na przegraną. Tak, jest to naprawdę mega zabawne, bardzo szybko się wbija puszki w tym trybie. Ja wam dzisiaj przedstawię kilka postaci, które najlepiej wbijać podczas tego trybu akrosowego, bo ja już sobie na tej mapce pograłem i poznałem kilka ciekawych taktyk. Wy oczywiście swoje taktyki związane z tą mapą możecie pisać w komentarzu. No i oczywiście strzelajcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, gdzie testuję różne ciekawe mapki. 10 tysięcy łapek i wlatuje nawet jutro nowy odcinek. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. A teraz, moi kochani, polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie mi na kodfarel@gmail.com, mail znajdziecie oczywiście w opisie, a jeżeli twój krótki filmik pojawił się u mnie w odcinku, to znaczy, że musisz sprawdzić swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem ci kod o wartości 20 zł, za co będziesz mógł sobie na przykład kupić Megaboxa. Jeżeli jeszcze mnie wspierasz z kodem Farel, klikaj w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu, następnie potwierdź, że masz zainstalowaną grę Brawl Stars, a kodzik Farel sam automatycznie dzisiaj wpisze do sklepu. Zapraszam też wszystkich do mojego Instagrama, ponieważ wjechała nowa, fajna, sylwestrowa fotka i napiszcie pozdrowienia z odcinka albo jakieś życzenia noworoczne, a ja wbiję na wasz profil i pozostawiam wam serduszko. Tylko pamiętajcie, profil nie może być prywatny. Tak wygląda nasza dzisiejsza mapka, wygląda przekomicznie, jest naprawdę bardzo mało miejsca na niej i na samym początku proponuję wam grać na niej Karlem, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy macie tego typu gadżet, który nazywa się latający hak. Podczas kolejnego ataku Kill of Karla przyciąga go do najdalszego punktu ataku. Jeżeli nie macie tego gadżetu, to szkoda, ale spróbujcie i tak swoich sił Karlem, ponieważ on rzuca tym hakiem, ten hak powraca i zadaje poważny damage. Jak widzicie, dzięki temu sposobowi na Karlu wbiłem już 700 puszek, wybieramy, no i lecimy z meczykiem. Okej, okay, tutaj najlepiej od razu liczyć. Liczymy do 5 sekund sobie w głowie. Używamy gadżetu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Okej, uciekliśmy! Uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga! Frank! Rosa została jeszcze! Czy wy widzieliście tą zadymę? Ranga numer 2. Kiedy rozpocznie się gong, czyli bzdęk, showdown, liczymy sobie w głowie tak do 5 i uderzamy atakiem, czyli tym gadżetem w lewo, żeby uciec jak najdalej. Jeszcze raz wam pokażę, na czym to polega. Tym razem w spowolnionym tempie, bo to bardzo szybko wszystko trwa. Uwaga! Patrzymy, jakie są postacie. Jest dużo franków. Ok. Uciekamy gdzieś w jakiś ruch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uciekamy! I ok, ult, ult. Jeżeli mam możliwość ulta. Karl zawinął wszystkie puszki. Znowu ranga numer 2. Moi drodzy, nie poddajemy się. Spadłem już z progu 700 puszek. Mamy tutaj Franka i kilka Karlów. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ult, 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 ult. Yes! Jest! Udało się w końcu! Jesteś numerem 1. Ja dziękuję. Była jeszcze Rosa, bo krzaki postawiła. Było ciężko. No prawie, że dobiłem te 700 puszek, bo niestety spadłem. Teraz czas na Rosę. Jeżeli zdecydujemy się Rosą grać na tej mapie, musimy wybrać gadżet, który nazywa się Światło Wzrostu. Rosa użyźnia grunt wokół siebie, błyskawicznie wzrosłe krzaki tworzą świetną osłonę. No i dzięki temu, jak dobierzemy sobie do tego życiodajną florę, Rosa ukryta w gąszczu odzyskuje 200 punktów życia na sekundę, więc dzięki temu będziemy się automatycznie leczyli. Sprawdźmy, czy faktycznie to działa. No dobra, lecimy z temacikiem. Ciekawe, jak nam pójdzie. Kogo my tu mamy? Franka? Nie widzę tych postaci. Serio, nie widzę tych postaci. Stawiamy od razu krzaki.
I bomby, ult, jazda, ult, jazda, klepa, Varel, klepa! Udało się. Jesteś numerem jeden. Powiem wam, że Rose'ą było o wiele, wiele łatwiej, ale no też na Rose'ie mam niższe puszki, co nie? Próg 550 puszek, to nie jest dużo. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz, aby sprawdzić, czy faktycznie nam tak fajnie i gładko idzie. Stajemy krzaczek, tylko nie autoatakujcie, zawsze sami celujcie. Ult, krzaki! Tak, to jest to! To jest to, ależ ich porobiłem pięknie. Dobra, tam sobie Rose dzisiaj chyba na 700 bije tutaj. Pięknie, S! Zagramy sobie Frankiem, ponieważ Frank ma bardzo dużo HP na początku. Jeżeli mamy do niego Star Power, który nazywa się Gąbka, dodaje Frankowi 1100 punktów życia, więc od razu wybieramy sobie ten drugi Star Power. Gadżet może być, aczkolwiek on nam się w ogóle tutaj nie przyda. Lecimy. Frankiem powinno pójść dobrze, ponieważ będziemy mieli najwięcej życia na mapie. Ale jest taki sam Frank z Gąbką, widzę. I dużo jest tutaj Franków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gadżet! 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 Tak jest! Tak jest. Pierwszy mecz i od razu win. Czy wy to widzieliście? 611 puszek na Franku. Pięknie. Zagrajemy jeszcze raz Frankiem. Czy faktycznie tą postać tak się łatwo wbija na tej mapie? Czy po prostu to był... To było szczęście, tak? Czy to było szczęście? Dużo postaci, które mam mało HP. Ustawmy się dobrze tym Frankiem. Czekajcie. Tak, żebym wszystkich tak atakował. Go! Bom! No nie. No nie, spóźniłem się z tym atakiem. Oj, się spóźniłem, wyjaśnił nasz Karl i tylko ranga ósma. Oczywiście trzeba jeszcze przetestować gierkę Jackin, co nie? Gadżet jest nieważny, ale Star Power jest bardzo ważny, ponieważ trzeba wybrać twardy kas. Kas Jackie powstrzymuje 15% jej obrażeń, także lecimy. Powiem wam szczerze, że Jackie nie było ciężko wbić 600 puszek, ale zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow. Ale mnie spetardowali. Dziewiąta ranga. Jednak było ciężko. Tym razem staniemy naszą Jackie gdzieś z boczku, żeby nikt nas za mocno nie spetardował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Które miejsce? Ranga 3 plus 6 puszek. No okej. Okay. No ale widzę, że Jackie nie ma szans z tymi Karlami i Frankami. Podsumowując, najprościej na tej mapie wbija się puszki Frankiem, jeżeli mamy oczywiście Star Power Gąbka, dzięki czemu mamy na samym starcie 10900 życia. Później drugie miejsce dałbym Rose'ie, ponieważ ona ma te fajne krzaczki, dzięki którym się leczy w nich, jeżeli mamy oczywiście gadżet oraz Star Power. A na samym końcu trzecie miejsce na podium daję Karlowi, ponieważ ten jego atak jest bardzo dobry. Fajnie, że możemy uciec na chwilę z tej wysepki, kiedy dzieje się ta cała zadyma. No ale finalnie klasuję go, tak jak powiedziałem, na trzecim miejscu. Jeżeli chcecie, abym nagrał kolejny odcinek, gdzie na przykład Barley'em staram się wygrać na tej mapie, albo jakąś inną dziwną postacią typu Morty, zostawiajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek i podejmuję się tego challenge'u, a w komentarzu napiszcie swoje propozycje, jaką postacią miałbym wygrać na tej mapie. Także to było na tyle z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl po przekazackie koszulki, dostępne są już wszystkie rozmiary. Ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!